Hej, witam Was. Jesteśmy w parku linowym Leśny Kot i teraz będziemy testować trasę średnią, trudniejszą. Więc uważajcie, bo tutaj mamy średnia, trudniejsza, tak? I trudniejsza. No to będzie wyzwanie. A w pierwszej kolejności musimy pokonać naprawdę wysoką drabinkę. No i zaczynamy zabawę. Jesteśmy już na górze. Okej. Tak jest. W pierwszej kolejności musimy się zabezpieczyć. Tak. Dopiero odpinamy. I możemy kontynuować. W pierwszej kolejności obręcze. Więc zaczyna się ciekawie. Wow. Takie małe, troszkę się będę obijał, ale jest spoko. Jest dobra. Teraz co? Czyli mamy skrótówki. Bardzo fajnie. Czyli tak, tutaj idziemy skrótem. Mamy jedną, lub możemy wybrać dwie, dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Czyli ja wybieram sobie ruchomą kłodę, tak żeby utrudnić trasę. Ja. Później bierzemy kładki typu H. A niestety trapeziki ominiamy na przemienienie i startujemy. Na szczęście znowu mi się pogoda udaje. Mam już kilka tras nagrzanych i mam nadzieję, że mi się uda, bo cały czas tu trochę leje, ale tak leje, wychodzi słońce, leje i w międzyczasie udaje mi się tutaj zdobywać te trasy, pokazywać Wam. A teraz mamy już kładkę za sobą, czyli pokonane już to. Widzicie, tam kamperek stoi. A to co? Na sznurku będziemy pokonywać, tak? Tak na to wychodzi. Uwaga. Okej. Dobrze. Idziemy. No, takiej przeszkody nie miałem. Czyli takie przechodzenie na jednolinowym moście, tak? Tak to można nazwać. Widzicie, kamperka jest. Zwiedzamy dalej. Jeździmy dalej. Następnie łeba będzie. Więc mam nadzieję, że słońce na to pozwoli. I przetestujemy Wam tamtejszy park linowy. A teraz się zmagamy w Słupsku, tak? Więc tu jestem. Piszcie, kto tu był, komu się tutaj podobało, jakie trasy zaliczyliście. A my lecimy dalej. Czyli teraz złośliwe belki. Tutaj można szpagata sobie zrobić, więc uważajcie. Niektórzy mają problemy z tą przeszkodą. My sobie dajemy radę z nią, więc nie było problemów. O, zaczyna się znowu. Czyli tak, mamy trawersę, później belki, lub skracamy sobie i birmański. Tak, czyli my wydłużamy jak najbardziej. Pokazujemy jak najwięcej, więc długa trawersa. Ona może troszkę zmęczyć. Mam nadzieję, że już pamiętacie. Wysoko ręce, żeby się nie męczyły. Rostowy jak najszerzej tutaj rozkładamy. Już mamy pokonane. Więc przeszkoda z głowy zaliczona.
gotowe. Teraz mamy belki typu V, tak jak już było wspomniane. I lecimy tędy. Wysokość też jest naprawdę ładna. W sumie nie dopytałem, zapomniałem. No ileż tu może być? Czy sporo? Troszkę będzie. Uj. Ok, jest zaliczona. Teraz makaroniki, tak? Tak jest. Dobra, spokojnie z makaronami sobie damy radę. Tutaj mogłyby być te gumy takie, co ostatnio widzieliśmy. Takie zdradliwe gumki. To jest ciekawa atrakcja. A tutaj będziemy mieć co? Przejazd czy linoskoczek? Taki linoskoczek. No, mamy linę pod sobą, więc to jest krótki linoskoczek. Czyli robimy sobie rozstaw jak największy, tak żeby lepiej równowagę utrzymywać. O. No to nie jest łatwe, dlatego że ciągnie nas do tyłu. Tak, próbujemy do siebie wziąć i napierać ciałem. Idziemy, idziemy. Nie jest łatwo, ale udało się. Jest. Nie było łatwo. Tak jest. Co teraz? Tyrolka. Spokojnie. Zakładamy sobie bloczek. Tak jest. Zakładamy i jedziemy. Go! Wow. Mamy labirynt. Tak. Dla dzieciaków coś wspaniałego. Labirynt wiedźmy. Super, naprawdę. Lataliśmy z Maxem. Bardzo nam się podobało. Jest to coś konkretnego. Dwa poziomy. Genialne. Teraz mamy kładkę z siatką. Tak. Tutaj musimy uważać. I lecimy dalej. Hop, 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 hop. Jest. Załatwione. Tak, obejdziemy sobie. I ponownie tyrolka. Czyli na spokojnie. Lecimy z tym. Tak, tak. No to hop. Wow. Teraz co? Przeskoki? Przeskoki. Oczywiście. Jakby mogło nie być tej przeszkody i na tej trasie. Tutaj wszystkie trasy mają tą przeszkodę. To jest ten leśny koło. Leśny kot park, tak? To powinien być leśny indianiec, tak? To same właśnie skoki indiańca. Przeskoki, no. A w sumie może dla kota. Teraz mamy kładkę z siatki. Na spokojnie sobie zdobyliśmy ją. No i zwodzony most. Uhuhu, i szykuję. Na przemian. Tak jest. Gotowe. Mamy tak. I mamy Tarzana. Wow. Ok. Tarzana. Bardzo ładnie. Tak, tutaj w pewien sposób prawidłowość jest fajna. Dlatego, że kto się boi Tarzana, tutaj mamy dwulinowy most, więc możemy skrócić. Nie każdy ma łatwość w pokonaniu. Linka zabezpieczająca. Pierw. A. Dobra.
Tak jest. W pierwszej kolejności potrzebujemy linkę. Mamy dwie nawet. Spoko. Ja uwielbiam Tarzana. To jest naprawdę coś fajnego. Okej. Tak. Zasada. Chwytam się od razu. Żeby nas nie odbijało, po prostu zostajemy na siatce, chwytamy się siatki i wspinamy się do góry. No to lecimy! Juhu! Tarzan górą! Jest! Bardzo ładnie poszło. Super. No i jesteśmy już na platformie. Zabezpieczamy się i lecimy dalej. Tyrolka. Wow, długa. No to będzie zabawa. Tak jest. Let's go. No i lecimy. Bajerancko. Zabezpieczamy się. Okej. Naprzemiennie. Może tego nie widać. Tu jest fajny placyk. Zabaw. Też przyjemnie. No to stopnie. Naprawdę bajer. Ta trasa mi się strasznie podoba. To jest coś cudownego. Mamy Tarzana, mamy świetne tyrolki. Tak. Widoczki naprawdę bardzo fajne. Zwłaszcza na ten placyk. Strasznie, labirynt. Strasznie mi się podoba. No to ładnie tu jest. To mi się podoba. Dobrze, że wybrałem ten park i tutaj się zatrzymałem. Bo przez przypadek mógłbym tu po prostu nie przyjechać. Ale tak to jestem. I widzicie to co ja. Tak. Też się cieszę. Dobra. No niestety. Ostatni pal i kończymy tą zabawę. Hej.